Witamy serdecznie, kanał z cyklu. Łukasz Bajor ze mną dzisiaj, jak zwykle, ostatnio. Kamil Warzoch. Cześć, Kamil. Witam. Dzisiaj, już po tej reprezentacyjnej przerwie, po tych naszych grach, czy to z Czechami, czy z Portugalią, wracamy już na boiska klubowej piłki. No i my sobie dzisiaj porozmawiamy na temat ekstraklasy. Ekstraklasy, która w ogromnym stopniu. Definiuje i pokazuje, w jakim jesteśmy w momencie teraz w kadrze, gdyż nie ma w jaki sposób tutaj jeżeli Brzęczek tak naprawdę brać tych zawodników dobrych, a jeżeli tacy są, to on czasami ich nie powołuje, to jest zastanawiające. Więc y, przechodząc od razu y, do tematu, y, pierwsza, chyba najważniejsza rzecz, jeżeli idzie teraz o ekstra klasę, Adam nawałka w Lechu Poznań. Kamilu, Twoim zdaniem, co teraz Adam osiągnie? Wraca nasz były selekcjoner na ławkę trenerską i Lech Poznań będzie miał go u siebie. No, powiem ci, że patrząc na aktualną sytuację Lecha Poznań, to chyba gorzej być nie może, więc Nawałka powinien mieć z miejsca fajne pole do poprawy tego, co dzieje się w zespole w poznańskim. Wydaje mi się, że takie nazwisko, kiedy pojawia się w klubie, naszym rodzimym klubie, no to to nie powinno się do, źle skończyć. I to fajnie napawa optymizmem, bo pozwala myśleć pozytywnie o przyszłości, o przyszłości też naszej kadry. No bo pamiętajmy, że gdzieś ta siła naszej ekstraklasy ma jakieś odzwierciedlenie na sile kadry narodowej. Myślę, że przede wszystkim na tle młodzieżówki to widać. Tak, również na tle młodzieżówki, w której wielu reprezentantów ekstraklasy gra. I to jest bardzo ważne, żeby gdzieś na tej ławce trenerskiej naprawdę pojawiały, pojawiały się postacie, które wiedzą, co robią, mają plan na budowę zespołu, klubu i przede wszystkim na budowę przyszłych osiągnięć którymi niewątpliwie mogą być awanse do Ligi Europejskiej, co wydaje mi się w zasięgu Lecha jest. No a pod wodą nawałki powinno być to nawet bardzo prawdopodobne, ale zobaczymy. Nie można być za bardzo optymistycznym, bo może być też równie dobrze Wielka Klapa. Wielka Klapa, czy co spodziewasz się, że jednak może coś tutaj nie, nie wyjść? Powiem tak. Na pewno na początku nie wróżyłbym tutaj drogi usłanej różami. Będzie ciężko na wałce wynieść na, piedestał, na najwyższy piedestał taką esencję z tej drużyny, która pozwalałaby walczyć o mistrza ligi. No, teraz Lech traci 10 punktów do Lechi Gdańsk, co w perspektywie długiego sezonu jest małą różnicą tak naprawdę. Ale to jest też zależne od tego, jaki potencjał kadrowy lech posiada, a tam potrzebne są zmiany. No bo niestety, gdzieś tutaj musiałbym muszę skrytykować dużą ilość obcokrajowców, którzy no są po prostu w tym lechu niepotrzebni. Tutaj zmiany są potrzebne w okienkach transferowych. Po nich dopiero będziemy mogli stwierdzić, czy nawałka idzie w dobrym kierunku. Wiesz co, tak jak teraz się dowiedziałem właśnie o tym niedawno, że no to wczoraj była ta informacja, że Adam Nowałka jest w Lechu. To ja sobie pomyślałem, że będzie w Lechu, bo już ostatnie szczegóły są dogadywane. To ja żałowałem, że jednak nie, wy nie wybrał tej legi. Skoro nie miał tak naprawdę wielu tych opcji by gdzieś trenować, chociaż był właśnie tym naszym selekcjonerem, który osiągnął no, sukcesy z naszą piłką. Czy to awans na Mistrzostwa Europy, potem ćwierćfinał, walka z, ze Szwajcarią, przegrana z Portugalią w tych Mistrzostwach Europy, czy to potem awans na Mistrzostwa Świata. Tak teraz każdy mu życzył i wieścił, że będzie naszym najlepszym trenerem, który dostanie tego zaszczytu trenować dobry zespół z, e, zachodni, bo tak sobie to wyobrażaliśmy. Na pewno zgodzisz się, że zasłużył sobie na to, by chociaż spróbować. Zdecydowanie zasłużył, i też wiesz co? Zdziwiło mnie to, że Nawałka naprawdę nie przebierał w ofertach. Gdzieś głosy, które pojawiały się w mediach, to były Chiny. Żeniwy, to, 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 ale właśnie tak. Chiny to jednak pójście za pieniędzmi no. Czy to byłoby mu potrzebne do CV Na pewno to byłoby ciekawy rozdział Ale jednak myślę, że on Finansowo nie może narzekać Więc też jeżeli tutaj tak walczył z tym Lechem O to jak ma wyglądać ta sytuacja Że on ma być y, od wszystkiego On ma tutaj po prostu rządzić To jednak żałuję, że on tego nie zrobił Tego samego z Legią Bo tam podobno rozmów nie było Że to wszystko zostało szybko ucięte że nie był zainteresowany. A myślę, że potencjał polskiej piłki w tym momencie leży tylko i wyłącznie po stronie, po stronie Legii. Też finansowy, mimo tych problemów. To jednak tam ten rozwój i potencjał nadal jest największy. Oczywiście w Lechu też są szanse, tylko że tutaj na przestrzeni tych kilku sezonów to myślę, że piłkarze są wydaje mi się winni temu, że czy to był Bielica i nie wyszło. To niektórzy mówili, że to nie jest trener, który będzie święcił sukcesy. On nie ma takiego DNA zwycięzcy. Teraz był Żułrzewicz, miał być trenerem, który po prostu zna szatnie, zna tych chłopaków, chociaż wyszło na to, że chyba tylko burić grał z nim razem w drużynie, ostatecznie, ale jednak, że był byłym piłkarzem, że on się tutaj sprawdzi. Mieli dać mu czas, nie dali. To, to ostatecznie to, że on może nie miał doświadczenia. Tak mówi wielu też. Wiem, że ty tak mówisz, że rzeczywiście nie miał doświadczenia i to było widać. Ale jednak najważniejsze to jest to, że piłkarze nie pomagali tym trenerom, by osiągać te sukcesy. No Lech odpada z Pucharu Polski. No to tak praktycznie było przekreślenie już trenera, który miał jeszcze ofertę, by zostać w Lechu. W ogóle taki chaos się właśnie utworzył w Poznaniu. Teraz ten Nawałka ma to wszystko uporządkować. Więc nie wiem, czy tak właśnie organizacyjnie, nie byłoby mu łatwiej i z takimi, z takimi możliwościami do większego sukcesu tego wszystkiego to wszystko zrobić z Legią Warszawa. No nie wiem, uważasz, że, to, że, nie, gra, że nie jest trenerem Legii, to, to to jest twoim zdaniem dobra jego decyzja, że nie chciał wtedy? Wiesz, nie dziwiłbym się, gdyby tutaj zaistniała taka, taka sytuacja, że po prostu Nawałka gdzieś ma swoje upodobania, może gdzieś ta Warszawa nie leżała mu po prostu na sercu, może? Nie wiem, wydaje mi się, że skoro Nawałka tak zabiegał, tak zabiega o, o posadę w Poznaniu, no to. Widocznie... A właśnie i to jest to. Ja myślę, Kamilu, że on nie zabiega, tylko o niego zabiegają, bo jednak nie ma nazwisk. Nie wiedzą teraz, kogo wziąć, bo spróbowali obcokrajowca. Bielica, który sobie teraz dobrze radzi w Chorwacji, nie sprawdził się. Ich zdaniem został zwolniony. Myślę, że powinien jeszcze trenować, mieć jeszcze jakiś wpływ na tych piłkarzy, którzy tutaj przyjdą. Żubrzewić y... się dla nich też nie sprawdził. A i Adam teraz jest, myślę, taką ostatnią, Adam Nawokę jest dla nich, myślę, ostatnią taką deską ratunku teraz, by ten Lech w końcu zaczął coś wygrywać i to wygrywać z poważnymi rywalami, bo to też, powiem ci jak statystyki były z tych ostatnich lat, gdy Lech grał z tymi drużynami najlepszymi szcawówki zawsze to on zdobywał tam najmniej punktów z nimi, czy to z legią, czy to z lechią Jagielonią, czy to była Wisła, to zawsze tam było, że lech naprawdę tych punktów zdobywał mało. Lepiej muszło z tymi drużynami, które tabele zwykle zamykały, ale albo były w tej drugiej części, więc to też tak pokazuje mentalnie, że ci zawodnicy nie mogli sobie dać rady. Wiemy o tym, no ja wiem o tym na pewno, że były selekcjoner naszej kadry. Jest takim jest człowiekiem bardzo charyzmatycznym, który dyscypliną ewidentnie było to widać w Górniku zawsze, potrafił tą drużynę zbudować, ale też ostatnio w klubowej piłce on jakiś wielkich sukcesów nie osiągał. To powiemy zawsze, że to dzięki reprezentacji. No myślimy, że wzbił się na wysoki poziom, ale ja bym mu dał teraz czas i na spokojną pracę, by w tym lechu to udowodnić. Bo ty sam, sam mówiłeś, że jednak wierzysz w to, że on tutaj zbuduje wielki projekt. Bierze, ale z drugiej strony mm, uważałbym y, z tym wróżeniem przyszłości Nawałki, y, bo tak naprawdę nie wiemy, nie jesteśmy w stanie y, sobie wyobrazić, jak on sobie poradzi w realiach klubu, no co by nie mówić, topowego w Polsce. Ale znowu zobacz, wróż... pakuje się w to bagno ekstraklasowe. Miał z tego uciec, chcieliśmy tego, żeby uciekł, żeby był trenerem, który właśnie pokaże Europie, że potrafi być jakiś, właśnie trener z Polski który się tam odnajdzie. On znowu tutaj wkracza. Wiesz, pakuje się do bagna, ale być może to ma we krwi. ta <laughs> sta klasa jednak e, przemawia mu z jego życia. Najbardziej, tak, najbardziej do głowy. E, I to co powtórzę jeszcze raz. E, skoro ten lech gdzieś tam e, sprawia, że ten lech jakby wpasował się w jego upodobania, e, no to warto, to jest, warto się sprawdzić. Warto się sprawdzić, i jestem pewien, że po prostu Adam ma jakąś wizję na ten klub. Co jest bardzo dobrym prognostykiem dla właścicieli, którzy na początku nie byli pewni co do tego, żeby zainwestować spore pieniądze jak na realiach ekstra klasy na trenera i sztab trenerski. Ale też oni prostu... oddadzą mu część sporej władzy moim tak. zdaniem, bo on sobie nie pozwoli, tak jest... sprowadzać zawodników myślę, że teraz, dzięki temu właśnie, że zbudował sobie taką reputację, on będzie chciał tutaj ten projekt tworzyć, by móc się podpisać swoim imieniem i nazwiskiem. Dokładnie, to jest już przebudowa hierarchii, która miała miejsce w Lechu od wielu lat, i tak naprawdę ciężko. Ja wyobrażam sobie taką sytuację, że po prostu właściciel gdzieś się naprawdę mocno wahał. Bo powierzanie tak naprawdę jednemu człowiekowi, który nigdy tej roli nie spełniał, powierzanie takiej, takiej wartości, która mogłaby odpowiadać za transfery, no to jest naprawdę duża odpowiedzialność, ale ja, ale ja ci powiem, że ja się nie będę bał i powiem szczerze, że sobie Lech jednak na tym tle organizacyjnym z tym nie radził ostatnimi czasy. Ostatnio nie, zdecydowanie No to więc ja, ja bym nie miał tutaj skrupułów, jeżeli sięgają po tak gorące nazwisko, tak mimo wszystko szanowanego trenera, no to bo, ja, bo możemy mówić, że nie wiemy, czy on się sprawdzi ostatecznie. Bo jednak reprezentacja, to tak jak był kiedyś trenerem Paweł Janas. On wyglądał w reprezentacji wtedy, podczas eliminacji do Mistrzostw Świata bardzo dobrze, bo on sobie mógł piłkarzy wybierać. I on to robił dobrze. Ta drużyna wyglądała naprawdę nieźle wtedy, w tych eliminacjach do Mistrzostw Świata 2006. Ale potem on już zrezygnował z trenerki, gdzieś dyrektor sportowy i, i trochę mu czasami, gdy był jeszcze trenerem, gorzej szło, bo widać było, że nie miał możliwości takiego wielkiego rozmachu w tym, by wybierać sobie każdego zawodnika i dotknąć którego chciał. A tutaj Adam Nawałka będzie musiał pracować z zawodnikami, których zastanie w klubie, którym się nie wiedzie dobrze. To też będzie takie właśnie, taki moment, by z nimi pracować z dnia na dzień, i, i zobaczymy, czy z tego Lecha da się wykreślać coś więcej. Ale myślę, że lepszego trenera do takich rzeczy teraz Lech na pewno sobie nie mógł znaleźć. Nie mógł sobie znaleźć i patrząc na wszystkie aspekty tej decyzji, no to raczej nie widzimy tutaj minusów. Nie, na pewno nie. Mogą nie być jakieś minusów. delikatne wątpliwości, ale one będą zawsze. Ale Zawsze. na pewno, żeby to była jasność, Lech zrobił, myślę, bardzo dobrą rzecz, że sobie sprawia w końcu nareszcie trenera z prawdziwego zdarzenia, który też poważnie ten klub weźmie za twarz i spróbuje samemu tam, no nie powiem, że samemu rządzić, ale jednak będzie próbował y, tworzyć jakiś duet z tym całym, z, z, ze wszystkimi ludźmi odpowiedzialnymi za drużynę. Y, i kreować tego Lecha na na przykład właśnie podium naszej lotto Ekstraklasy, bo to na pewno na to na pewno Lecha będzie stać. No i tak moglibyśmy jeszcze dopowiedzieć do tego Nawałki, że to jest fajna sprawa, że były, selekcj były selekcjoner wraca do Ekstraklasy, do fajnego klubu, który ma fajną akademię i w którym Nawałka mógłby wypromować jakichś polskich piłkarzy, bo możemy być pewni, że gdzieś nawałka raczej będzie próbował stawiać na Polaków w swoim zespole, co w finalnym rezultacie może pomóc w głównej rep naszej reprezentacji polskiej, która po prostu może z tego korzystać. Ona korzysta już, korzystała, będzie korzystać, no a nawałka po prostu może w tej kwestii pomóc. Także zmiana na pewno na plus, zatrudnienie. Mimo, że kosztowne, może zdać egzamin, powinno zdać egzamin, ale przekonamy się tak naprawdę, wydaje mi się, że powinniśmy rozliczać nawałkę dopiero po przerwie zimowej, po tym okienku zimowym. No to już tak też, naprawdę. ja tak kończąc, to jednak mimo wszystko, Kamilu, myślę, że no wkracza do, do niezbyt pięknego miejsca, jakim jest Ekstraklasa. Będzie się musiał tutaj, chociaż zna to, te realia bardzo dobrze. To jednak myśleliśmy też życzeniowo i życzyliśmy mu po prostu tego, że e, pójdzie do jakiegoś klubu czy to niemieckiego z Bundesligi, czy po prostu zachodnią piłkę poczuje i będziemy mieli trenera, m, który naprawdę z sukcesami w naszej kadrze może coś pokazać e, właśnie w innych drużynach e, z większą reputacją, aniżeli nasza liga. No to jednak nadal myślę, że my tutaj to jesteśmy naprawdę e, kiepskim miejscem do pracy, chociaż już w przypadku Adama Nawałki, to on może to miejsce tylko poprawić, na pewno to będzie taka postać, która jest tutaj wielkim plusem w tym wszystkim, więc zostawiamy już Adama Nawałkę, życzymy wszystkiego najlepszego Lechowi, by tutaj się poprawiło, bo Lech, jak sam powiedziałeś, jeżeli patrzymy na loty Ekstraklasę po 15 kolejkach, bo też drobnego, takiego drobnego podsumowania chcemy dokonać, to Lech po 15 kolejkach, ósme miejsce w tabeli, 27 punktów, Lechia Gdańsk. I Biały Białystok i Legia Warszawa to jest pierwsza trójka, czy według Ciebie po tych 15 kolejkach w ta jesień? Czy to dla Ciebie zaskoczenie? Dla mnie, tak naprawdę, jedynym zaskoczeniem jest tutaj obecność. Chociaż nie. Pierwsza trójka jest jak najbardziej treściwa, jeśli chodzi o to, jak ekstraklasa. Jakby jej realia traktują pewne drużyny. No bo mamy legię, która jeśli ma jakieś problemy, no to to ma swoje odzwierciedlenie na pozycji Legii czyli na przykład, że nie jest ona na pierwszym miejscu. Co do Lechi, to możemy powiedzieć śmiało, że to jest fajnie, równo punktujący zespół i raczej nie możemy mieć żadnych pretensji do, do poziomu. Tego, jak, jak wygląda Lechia w tym sezonie. No wiesz, Lechia myślę, ja... że po prostu gra swoje. Tak, w końcu trener, swoje... który dostał, jest, ma zaufanie od zarządu i, i gra również z młodymi chłopakami z Polski i dzięki temu ma takie miejsce, jakie ma w tabeli. No, to, to już nie jest pierwszy sezon, kiedy Lechia jest gdzieś tam na, szczyt, na, szczyt, na szczycie, przepraszam, w samej czołówce. Tak samo jak która której pozycja też nie zaskakuje. No, Legia jest w tym, na, w tym momencie na trzecim miejscu, co wydaje mi się, zmieni się na koniec sezonu i gdzieś ta Legia pod wodą Sapin to powinna w pewnym momencie odskoczyć nieco wyżej. Na pewno zaskoczenia małe są za tą topową trójką, bo mamy tutaj piasta, który raczej kojarzy nam się z pozycjami, to znaczy. Ostatnie lata raczej kojarzyły nam się, że ten zespół jest po prostu w drugiej dziesiątce. Ale gdybyś gdybym miał odpowiedzieć na twoje pytanie, czyli widzę czy widzę jakieś zaskoczenia w pierwszej trójce? No to, to nie widzę. Nie widzisz jednak nie widzę. Okej, okay. znaczy no, bo Legia w ostatnimi czasy to zwykle tak gra, że początek sezonu czy to nawet środek sezonu, kiepski, a potem nagle coś się dzieje takiego, że ona jest coraz bliżej tego pierwszego miejsca i zdobywa tytuł mistrzowski. No na pewno Sapinto, trener Legii, no wprowadził tam, no nie bójmy się tego nazwać pewną jakość do szatni, no podniósł tą drużynę, ale czy żeby to znowu była jakaś zmiana jakaś nieprawdopodobna, to nie wydaje mi się. Myślę, że tak patrząc też na jednostki, jeżeli idzie o Legię, to dobrze, że nie został sprzedany Szymański, bo to właśnie ważne, aby się ustabilizował jego poziom gry, bo teraz no, no nie, no nie gra jakiejś niesamowitej piłki. Chociaż teraz w młodzieżówce bramkę strzelił, dzięki czemu wygraliśmy z Portugalią 3-1 i awansowaliśmy na młodzieżowe Mistrzostwa Europy do lat 21, to, to Legia... Ustabilizowała swój poziom, ale nadal myślę, mogłaby grać troszkę lepiej, chociaż też w zeszłym sezonie ona była mistrzem naszego kraju, bodajże z 12 czy 13 porażkami. Większość piłkarzy, jak nie prawie wszyscy, zostali, prawda? Na ten sezon. Tak. I, ale i to widać, i to też był taki zarzut, że ci piłkarze zostali, a nie awansowaliśmy nawet, Legia nie awansowała nawet do Ligi Europy. Ale to, to nie może dziwić, że żaden klub nie chciał takich piłkarzy, którzy byli drużyną, oczywiście, mistrzem kraju, który jednak przegrał aż tyle razy w Lidze. To, że zostaje Chris Phillips, to, że jest do Antolić no to nie są jednak, myślę, piłkarze, obcokrajowcy, którzy są aż tak tacy fenomenalni. Carlitos, myślę, że powoli zaczyna wracać do dobrej gry na pewno jest młodzież jak spojrzymy na Majeckiego Bramkarza, spojrzymy na Wieteskę coś się tam dzieje, coś się rusza i, i chyba już tylko może iść nareszcie w dobrym kierunku, jeżeli idzie o Legię Jagielonia. to tak też przed przed, przed przed nagrywaniem rozmawialiśmy sobie, że, ja, ja, czy ja tak powiedziałem, że według mnie Jagielonia, bo mówiliśmy o obcokrajowcach, którzy grają w klubach przez co, że przez to nie grają zwykle nasi piłkarze rodzimi, Łodzi. To jednak myślę, że Jagiellonia, nie wiem, to teraz możesz odpowiedzieć. Jagiellonia ma najlepszych tych obcokrajowców, myślę, z tych wszystkich drużyn. Zgodziłbym się na pewno, ale też dodałbym, że Jagiellonia to nie jest jedyny klub, który tych dobrych obcokrajowców ma, tylko gdzieś w pewnym momencie trzeba znać granice granica dobrego smaku i o ile jesteśmy w stanie powiedzieć o regionie, że gdzieś ten podział taki fajny, gdzieś ten balans istnieje między obcokrajowcami, którzy dają naprawdę fajną jakość, i Polakami, którzy fajnie ten cały kształt uzupełniają. I po prostu się rozwijają, tak, rozwijają się, bo, bo to sobie warto powiedzieć, że kiedy naprawdę w zespole polskim jest fajny obcokrajowiec, który ma dużą jakość który zapewne ma jakieś fajne CV, no to ci młodzi piłkarze naprawdę mają się przy kimś rozwijać. Kim rozwijać, ale też taki obcekrowiec, który pokazuje, że jest na takim naszym poziomie ligi i jest piłkarzem wyróżniającym się i tak, wiesz co, i tak żeby cię jeszcze uzupełnić to od razu to widać po statystykach strzeleckich, bo pierwszy lider na razie razem egzekwot, jest dwóch piłkarzy. Flavio Pajszo, 10 bramek i Marcin Robak, Polak, 10 bramek. Tylko, że Marcin Robak to jest naprawdę bardzo doświadczony napastnik. Na trzecim miejscu jest Ricardinho z Wisły Płock. Na czwartym Zdenek Ondraszek, który ma 8 bramek, Czech. Na piątym jest tych piłkarzy czterech, którzy mają po 7 trafień. Igor Anjulo, Peteri Forsel, Carlitos i Wamara Sanogo, Zagłębia Sosnowiec. Na dziewiątym miejscu dopiero jest kolejny Polak, którego to Jerzy Brzęczek powołał teraz do kadry Adam Buksa. Pogoń trzecin, sześć bramek. Więc też yy, to są niby ci obcokrajowcy właśnie przede wszystkim, którzy dają bramki i którzy możemy chyba śmiało powiedzieć, że prezentują się dobrze na tle drużyny. Możemy tak śmiało powiedzieć i to jest poniekąd fajny fakt, który pokazuje, że przy dobrej polityce klubu, która Obejmuje transfery obcokrajowców, którzy naprawdę mogą wnieść coś do zespołu. No to to jest jak najbardziej ok. Ta sprawa nie dotyczy sytuacji, kiedy po prostu zespół jest budowany na obcokrajowcach za tak naprawdę bezcenne, za żadne pieniądze i raczej o takich obcokrajowcach nie możemy powiedzieć, że są dla zespołu fajnym dodatkiem bo wtedy to są niestety zabierane miejsca dla Polaków. I tutaj znaczy, kiedy... Wtedy możemy żałować, że ten obcokrajowiec tak. nie gra y, tak dobrze, by grał w pierwszej drużynie, bo, A teraz, bo to, my też, nasze powiedzieć. drużyny niestety miotają się ze skrajności w skrajność, bo Legia ma pieniądze i sobie piłkarzy kupuje. Ilonia też ma dobre fundusze i sobie zakontraktowuje piłkarzy obcokrajowców. I oni to robią z wyboru. Na przykład chwalony w poprzednim sezonie Górnik Zabrze przez wszystkich że gra młodymi chłopakami z Polski. Jedynie czy to Suarez, czy to Igor Angulok, którzy również grają w tym sezonie, są pewnym uzupełnieniem. Wtedy to wyglądało super. To się broniło. Byli kibice, były wyniki, była, było takie poczucie wspólnoty. Teraz górnik jest na 14 miejscu i ma 13 punktów. Nie mówię, że y, pojawia się taki moment, że wszyscy się od tego górnika odwracają, ale po prostu jest taki ewidentny kryzys, bo górnik. Tymi młodymi chłopakami grał przez to, że nie miał pieniędzy na innych piłkarzy, bo jestem pewny, że większa ilość obcokrajowców, piłkarzy zagranicznych, grałaby w klubie. Chociaż dzięki takiemu sezonowi, jak był poprzedni, gdy górnik był bodajże czwarty, prawda? Był chyba czwarty wtedy i, tak, i, dzięki, tak, i, i grał w eliminacjach do Ligi Europy. To teraz możemy powiedzieć, że jest tam ci, kilku ciekawych chłopaków i przede wszystkim możemy tak powiedzieć o Żurkowskim, prawda? Które. No, naszym zdaniem, na pewno moim, powinien grać już w pierwszej kadrze. Moim zdaniem, również powinien grać w pierwszej kadr kadrze. No i rzeczywiście, ten górnik, dzięki takiej polityce, która poniekąd no, została wymuszona na zespole, może po prostu wypromować tych piłkarzy do reprezentacji. Ale tutaj mamy przykład akurat górnika, w którym. Też brakuje na pewno im kogoś, na kim mogliby oprzeć przede wszystkim zdobycze bramkowe. Jest oczywiście Angulo, ale wydaje mi się, że no, na tym piłkarzu za chwilę. Zespół nie będzie mógł polegał. No, to, to jest, jest piłkarz wiekową, ma bodajże 33 wiekowy. bądź 34 lata, więc, no jak mówię, to było uzupełnienie na taki pewien krótki moment, ale nadal jest piłkarzem wyróżniającym się. No i to też pokazuje, że możemy mieć piłkarza z umiejętnościami, ale jednak on nie tyle zabiera miejsce w składzie Polakowi, co on swoimi umiejętnościami pokazuje, że żaden młodszy zawodnik, nawet mógłby to być przecież obcokrajowiec, nie jest w stanie dorównać mu po prostu, właśnie jakością. Niestety. Tak to wygląda. Niestety tak jest. Tak, tak było z Danielem i... Liboyem kiedyś w Legii, tylko że wtedy tak, on tak. to jednak naprawdę prezentował doświadczenie o bycie z po prostu lepszych lig i było widać, że on tych obrońców potrafi sobie zastawić się odpowiednio, trzymać i ciężko mu było w jakikolwiek sposób odebrać piłkę. I to był taki obcokrętyzm, na którego patrzyło się naprawdę no, z radością, jeżeli to. mówimy yy, z siedzenia kibica legi Warszawa. Teraz jest to troszkę inaczej. Piłkarz. To był piłkarz yy, wybitny tak naprawdę na warunki Ekstra I tak jak mówiłeś przed chwilą, yy, to było widać. Dzisiaj wydaje mi się, że aż taki, takiego kontrastu nie uświadczymy w żadnym zespole. Bo ci obcokrajowcy aż tak się nie wybijają. Oni się wyróżniają, ale to nie jest aż. Taka różnica poziomów. I teraz pytanie, czy. Ale jest... jednak powiem Ci szczerze, że znamiennym jest to, że w tej pierwszej dziesiątce najlepszych strzelców jest tylko dwóch Polaków. Naprawdę, to jest tak, znamienne. Tak. Z czego Marcin Robak, no to jest chłopak facet, mężczyzna, który niedługo będzie kończył karierę. Po prostu, to widać. Ja nic nie mam tutaj do reszty, bo naprawdę pokazują się z dobrej strony. Tak też jednak nacisk młodzieży, dobrych, zdolnych naszych zawodników. Albo my szybko, nasi piłkarze, uciekają z ligi i przepadają gdzieś. Jest wielu takich zawodników. Na teraz możemy powiedzieć: Bartoszka Kapustka. był Żyro, który przepadł na lata. Kiedyś był Matusiak, który przepadł kompletnie z dobrego zawodnika. Napastnik, akurat w tym przypadku. Teraz wyjeżdżają. No, niektórzy sobie radzą. Patrzymy, piątek, prawda? Wyjeżdża z Krakowi. Jest rewelacją w Serie A. Ale też, bo sobie przed nagrywaniem rozmawialiśmy, że jednak szkoda, że ten PZPN nie miesza się tak bardzo w struktury ekstraklasy, lotu ekstraklasy, by tutaj powodować jakieś zmiany, żeby grało więcej Polaków, po prostu żeby zmusić kluby do tego. To jest właśnie ciężki temat, bo PZPN nie może pewnych rzeczy ekstraklasie nakazać poszczególnym klubom i tak naprawdę nie może się włamywać wręcz do biur właścicieli i robić im ograniczenia, co na przykład postawienia na młodzieżowców. Ale wiesz co, ale nie ma decyzji w naszej lidze która byłaby niekonsultowana z pzpn -em. Oni nie są pomijani Jezu, nie w takich konsulta. sprawach. Właśnie, prawda, więc zobacz. Prawda. Bo ja ci też powiedziałem przed rozpoczęciem filmu, że Zbigniew Boniek powiedział jasno, że Jerzy Brzęczek teraz na eliminację do Mistrzostw z Europy nie będzie mógł powoływać piłkarzy, którzy nie grają, że PZPN po prostu no, zabroni mu tego, czy będzie reagował. O, może takie, takie słowo będzie lepsze, że PZPN będzie reagował, gdy takie rzeczy będą następować, bo ewidentnie widać, że Jerzy Brzęczek no trochę się. Trochę się zagotował z tymi powołaniami i nie trafiał myślę odpowiednio, pogubił się po prostu. I tutaj Zbigniew Boniek jako PZPN prezes, tutaj Polski Związek Piłki Narodowej potrafi reagować. Jasne, to jest polska reprezentacja seniorska dobro narodowe, za które PZPN odpowiada, gdyż to jest prezes, który wybrał trenera. Ale jednak pod PZPN-em są kluby. Jest również Lotto Ekstraklasa i to wszystko powinno funkcjonować tak że jak PZPN widząc to co się dzieje, to powinien reagować to bardzo szybko, bo tutaj na grafice nie po to ustawiłem, że nasz ranking UEFA i my jesteśmy na 25 miejscu, jeżeli idzie o punktację i siłę tak naprawdę reputację, prestiż ligi naszej rodzimej ligi. My jesteśmy na 25 miejscu, Kamil. Lot to Ekstraklasa. Przed nami jest Kazachstan, Norwegia, Szwecja na przykład. To są odpowiednio miejsca 22, 23, 24 a my jesteśmy na 25. Tutaj już niestety takie rządy autorytarne i wzięcie sprawy swoje ręce przez PZPN musi nastąpić, bo my jesteśmy zbyt dużym krajem, ze zbyt dużym mimo wszystko nadal potencjałem, jeżeli idzie o piłkarskich, o piłkarską jakość mimo wszystko, aby tutaj to wszystko zostawiać zarządom, prezesom, którzy sobie nie, nie radzą, bo jeżeli PZPN pozwala by w Ekstraklasie, no myślę, że to jest naprawdę procentowo bardzo duża ilość klubów, która jest albo współfinansowana, albo kompletnie finansowana przez miasta, to jeżeli PZP sobie na to pozwala, to musimy sobie odpowiedzieć, że wtedy klub będzie żył na granicy utrzymania, bo bądźmy szczerzy. Bo to będą pieniądze na to, by klub mógł tylko funkcjonować, jeżeli idzie o wypłaty piłkarzom, o utrzymanie stadionu, o ewentualne jakieś zakontraktowanie piłkarza, nie transfer, zakontraktowanie, czyli piłkarz z wolnego kontraktu, który będzie mógł przyjść do drużyny. Tutaj nie ma mowy o żadnej sprzedaży, gdyż piłkarze w naszej lidze są najzwyczaj, najczęściej, podpisują kontrakt na rok, prawda? To jest tak, kontrakt tak. na rok z ewentualnym przedłużeniem o kolejny sezon. I wtedy najczęściej sytuacja jest taka, że przychodzi klub z zachodu, czy nawet klub rosyjski ze wschodu proponują yy, piłkarzowi kontrakt i on w czerwcu, po zakończeniu sezonu w naszej lidze, odchodzi za darmo. Mimo, że jest faktycznie piłkarzem, który się wyróżnia. To my w taki sposób dostarczamy w tym momencie piłkarzy do, ligi, do lig zagranicznych. To, to jest w ogóle, jak dla mnie, no to jest dramat. My żyjemy tym, że Legia mogła sprzedać Trzymańskiego za 4 miliony do csk Moskwa, prawda? Oczywiście te, te pieniądze to, nie wiem, czy to była prawda, czy to było coś wysunęte z palca, ale plotka. Yy, ale tym żyliśmy. Bo to miałby być taki wielki transfer. No, no, wielka rzecz dla Legii, która miała wtedy niby załatać swój budżet. Ale to też pokazuje, sprzedażą piłkarza Legia miała załatać swój budżet, a my byliśmy dopiero na początku sezonu. Ludzie, no i mamy tutaj przykłady, jak te nawet najlepsze niby kluby z tym potencjałem organizacyjnym, finansowym, zapleczem, bazy treningowe, piłkarskim, jak one wypadają. Czy to, to jest naprawdę, to jest dramat, to jest kabaret. No nie wiem, chcesz coś dodać? No mam bardzo dużo dodań. No to dodań, śmiało. Powiem Ci nawet, odniósłbym się do kilka spraw. Począwszy od tego PZPN-u. No powiem Ci tak, na świecie, a przynajmniej w Europie, żaden związek piłkarski danego kraju nie ma takiej władzy, żeby po prostu wpływać na decyzje organizacji klubowej w każdym kraju więc oni nie mogą im nic po prostu nakazać, mogą współpracować mogą proponować jakieś fajne decyzje dobra, e... okej okay. mogą proponować jest, fajne, jest, dobra tylko fa jasne Kamilu, to jest do dobry argument nie chcemy czegoś takiego, tylko wskaż mi, wskaż mi drugi kraj z takim potencjałem nawet już jeżeli idzie o rynek piłkarski chłopaków, którzy wchodzą do świata piłki, taki rynek 40 milionowy kraj, wskaż mi który jest tak nisko w rankingu UEFA i tam się nic nie dzieje, by poprawić nie ma, nie no ma. Tylko chcę, chcę do tego dojść za chwilę właśnie, chcę do tego dojść. Ale jeszcze odwołuję się do tego Bońka i do jego słów, w których powiedział, że no po prostu nie będzie pozwalał na to, że piłkarze niegrający będą powoływani. No niestety Boniek i PZP nie mają takiego wpływu i to kogo trener powoła, to jest wyłącznie jego sprawa. Ale myślę, to że to jest odpowiednie, mocne ostrzeżenie. To jest które... taka mocna reprymenda po prostu. Ale to wszystko ma podstawy. By to z... Miał podstawy, myślę, prezes, by tak powiedzieć. By to powiedzieć, tak. tak, ale nie może po prostu zabronić selekcjonerowi komuś, żeby no dlatego kogoś nie powoływał. To... Nie może. Jasne. Tylko, że. Nie może tego. Na zdobyć. pewno będą rozmowy osobiste, prywatne między nimi. Tak, Więc... sugestie na pewno. No tak, jak będzie to wyglądać, że, że, że. I na tym koniec. Ale co do tej polskiej piłki. No to my niestety z... teraz jesteśmy w takim zamkniętym kole którym jeszcze kilka lat temu, za sukces, kiedy były sukcesy Lecha Poznań widzę Europejskiej, Juventusę, z Juventusem, z Manchester City. No 8 lat temu, 7. Tak, to, sezon 20, to było dawno, dawno temu i teraz jesteśmy niestety w takim zamkniętym kole. I żeby tak podsumować to, co powiedziałeś, to zamknięte kole, koło polega niestety na tym, że w polskiej piłce nie ma niestety pieniędzy. Dlatego też klub, kluby, które gdzieś promują jakiś naszych polskich piłkarzy, gdzieś oni się wyróżniają i, i wtedy się naprawdę jesteśmy pod wrażeniem transferów opiewających na 5 milionów euro. No i to jest sposób, żeby kluby zarabiały. A dlaczego te ci piłkarze tak, te tak mało kosztują na realia europejskie? No bo Kluby polskie niestety nie grają w ligach europejskich. No, bo teraz. Nie grają w ligach europejskich, bo nie potrafią utrzymać tych najlepszych graczy. Ale właśnie. Muszą ich puszczać, bo nie mają pieniędzy. Tak Też naprawdę, tak jest. Żeby rywalizować Ale zobacz, i... do czego doszedł Kamilu, Muszę ci przerwać. Do czego doszliśmy i co musimy wnioskować po tym sezonie, po tych eliminacjach do ligi mistrzów i ligi Europy? Jak ci, ja ci powiedziałem, myślę. To pokazuje też, w jakim my się teraz znajdujemy kolejnym dramacie już. To był kolejny poziom, który my osiągamy. Bo Legia zazwyczaj piłkarzy traciła, prawda? Czy to było kiedyś, traciliśmy Rybusa, yy, traciliśmy napastników, pomocników, to nie jestem w stanie już teraz powiedzieć indywidualnie piłkarzy, bo nie pamiętam, ale był okres, gdy przecież Rybus był tutaj bardzo dobrym piłkarzem skrzydłowym Legii i odchodził. Przecież odszedł Żyro, co prawda kontuzja, ale też jednak został, przecież pamiętam jak został zaprezentowany Żyro, że to jest nowy Lewandowski. Taki Wolski na przykład też Wolski odchodzi, no dobrze że, dobrze, że mnie uzupełniasz to zobacz, wtedy Legia piłkarzy traciła i powiedzieliśmy sobie no niestety drużyny były osłabiane, a zobacz co się stało teraz my, kupi my kupiliśmy Carlitosa Kantę, dwóch napastników myślę naprawdę naprawdę dobrych Carlitos jeden z najlepszych, jak nie najlepszy Kantę również wyróżniający się w Wiśle Płock są w Legii to są takie transfery, no powiedziałbym no na plus, tymczasem my nie potrafimy pokonać Dudelange, które dostaje baty w fazie grupowej Ligi Europy, bo tam w końcu ktoś z nimi gra poważną piłkę. Zajmują ostatnie miejsce, mają bodajże 0 punktów i bilans bramkowy na minus 10 albo więcej. I my tych piłkarzy teraz nie straciliśmy. Traciliśmy bardzo często, to się zgodzę, tylko że no jednak ta legia teraz pokazała. Taki kolejny poziom, że mimo że nawet tych zawodników, takich jak Kafu, który przecież grał, takich jak właśnie Antolić, przecież Astis, który w ogóle gra w legii, to też jest jakiś śmiech, ale gra, jest, no jest, jest piłkarzem. W wielu spotkaniach na początku grał, dostawał czerwone kartki, no, to nie był poziom nawet na ten dudelange. To jednak oni grali i ta legia z zawodnikami, których miała, nie potrafiła nic osiągnąć. I tutaj pojawia się pytanie, czy ci, ci obcokrajowcy są wystarczający, żeby gdzieś osiągać jakieś sukcesy poza granicami Polski? Teraz, teraz, teraz yy, o co ci powiem, teraz nie. Oczywiście, że nie. Teraz nie i, i wydaje, mam pewne swoje teorie, z czego to się bierze. Bo jednak ci obcokrajowcy, którzy... Wybijają się ponad poziom naszej ligi i moglibyśmy w stanie w sumie wskazać się takiego w legi, czyli Carlitosa. No to Jest teraz tutaj no tak, pojawia, pojawia się pewna wątpliwość, czy ten Carlitos on ma takie ambicje, żeby tutaj e, zostać w tej legi na kilka lat, żeby walczyć z nią o Ligę Europejską, Ligę Mistrzów, żeby się z tym klubem utożsamić, czy bardziej traktuje ekstraklasę jako odskocznie do lepszej ligi? No bo nie oszukujmy się, większość tych obcokrajowców. Raczej, kiedy przychodzi do ekstra klasy, no to widzi gdzieś fajne pieniądze, które jak na realia ligi są naprawdę dobre, oferowane obcokrajowcom, tym lepszym oczywiście. Bo to jest najśmieszniejsze, jeszcze ci tak przerwę, to, że I... pieniądze są coraz większe, a my gramy tak. coraz gorzej. To prawda. I teraz nie potrafiłbym sobie wyobrazić takiej sytuacji. Że na przykład taki Lech dostaje się do ligi europejskiej gdzieś walczy jak równy z równym z takim Manchesterem City, czy Juventusem, no po prostu trzeba sobie powiedzieć szczerze, że kiedy mamy cofnąć się 10 lat wstecz, czy 8, dokładnie 8, kiedy naprawdę mieliśmy te fajne sukcesy, no to po prostu cała Europa nam odjechała, a my zostaliśmy w miejscu. I teraz jest kolejne pytanie: czy my? Jesteśmy w stanie chociaż w minimalnym stopniu tę Europę dogonić, a żeby ją dogonić no to musimy tak naprawdę szukać powodów w różnych aspektach od tych nawet od najniższego strzebla rozwoju piłki nożnej w Polsce i nie ma pieniędzy. Ekstraklasa nie jest y, atrakcyjna, y, tak naprawdę dla sponsorów. Y, no mamy problemy z tym. To tak, nie mamy ma bogatych problemy. właścicieli. Oczywiście, to są takie problemy, a które się jednak myślę przez lata nawarstwiły Tym jak po prostu te drużyny grały, jak teraz grają. Bo my to jest... nie mamy tej najważniejszej karty przetargowej, którą, którą jest udział w europejskich pucharach. No tak, no bo gdy piłkarz gra w europejskich pucharach, to od razu jego wartość wzrasta o 50 Dokładnie. czy nawet czasami na 100%. Tylko to też myślę, że najgorsze i takie, jest taka nasza nieporadność, bo nasze kluby są takie nieporadne. Pamiętasz przecież, że jak legia y, z Celtikiem wprowadzili Bereszyńskiego i okazało się, że on nie był uprawniony do gry i przegraliśmy Walkowarem. Dokładnie. To taka nasza nieporadność, takie, taka nieznajomość czegoś, przepisów. Takie podejście do. przepisy to, to były eliminacje do Ligi Mistrzów. I my się na tym tak nie znaliśmy, nie skupialiśmy się na tym, nie podeszliśmy do tego poważnie. Jak to wyglądało? I to, to taki błąd, który na przestrzeni lat zdarzył się tylko teraz nam. To jest w ogóle szok. No, oczywiście to, były, to było kilka lat do tyłu, ale to się zdarzyło Legi. To się zdarzyło naszemu, naszemu mistrzowi w, w ówczesnemu. I to są taki, taka nasza nieporanność, która też pokazuje, bo myślę, jeżeli. Gdyby kluby były trochę takie, takimi właśnie cwaniakami, ale na podwórku właśnie na arenie europejskiej, gdy ktoś chce kupić piłkarza czy, czy jakieś oferty wypożyczeń, postawić jakąś kwotę, ponegocjować. Tymczasem, my jako kluby, w tym momencie z tych cwaniaków dajemy się szantażować piłkarzom i ich oddajemy z, za bezcen. To też jest taka polityka, że my na swoim podwórku nie słuchamy żadnych zmian, nie chcemy tego wprowadzać, bo my tutaj jesteśmy najlepsi i my będziemy sobie tworzyć ten polski świat. A jeżeli przyjdzie co do czego i przyjdzie ktoś obcy, z Europy, ze świata, to my wtedy jesteśmy malutcy i słuchamy się go. Jestem pewny, że górnik za Żurkowskiego nie dostanie wielkich pieniędzy. Niestety. Nie. Myślę, nie. że nie dostanie. A... Nie, ma, nie ma takiej opcji, bo no. Zawsze będziemy się odwoływać do tego najważniejszego aspektu, czyli jeżeli polskie kluby nie istnieją w europejskich pucharach, no to niestety kluby lepsze z zachodu, nawet nie z zachodu już, patrzą na polską ligę jako ligę zaściankową, w której no tak, można tak. sobie dobierać gdzieś jakieś fajne talenty, można robić jakieś inwestycje. Ale i, I, i też taka tutaj... liga zaściankowa, do której nie trzeba podchodzić poważnie. Tak, tak. Wiesz, chodzi mi o taki punkt i taką relację klub i klub. Tak jakby biznes. Nie. To wtedy my jesteśmy traktowani, że my Żurkowskiego to weźmiemy za milion euro. A Żurkowski, tak grający w klubie z Bundesligi, który byłby na takim swoim miejscu jak górnik, on by poszedł tam, jestem pewny, za 5-10 milionów, bo to wtedy każdy by mówił, że to jest piłkarz obiecujący. Biegający, puca drużyny, środek pola, który będzie niegdyś na najwyższym poziomie. A u nas, to my lokalnie go doceniamy, oczekujemy go w kadrze, ale górnik niestety aż tak dużych pieniędzy, jakie mógłby, to nie, nie dostanie za niego. I to było tak bardzo często, że my tych piłkarzy właśnie oddawaliśmy za darmo, odchodzili. Czy teraz, co, co była kwestia w Jagiellonii, gdy. Nie pamiętam dokładnie, ale któryś piłkarz obcokrewiec powiedział, że on po tym sezonie odejdzie, czy nawet w okienku zimowym, i nie będzie miał z tym problemów. Więc widzimy, że tutaj nie ma przywiązania do barw, tutaj nikt nie będzie chciał zostać. I także odpowiadając Ci na pytanie, czy Carlitos tutaj wiąże swoją przyszłość? Nie, bo myślę, że taki piłkarz jak Carlitos, jeżeli sobie oceni dobrze sytuację, to on będzie wiedział, że on stąd musi uciekać, bo tu nie ma przesłanek na to, by było lepiej, bo tu nie ma przesłanek. Bo, żeby było lepiej, to naprawdę wiele rzeczy musiałoby się zmienić. Bo, żeby było lepiej, to myślę, że tacy piłkarze, po którym po sezonie, którym po sezonie powiedzieliśmy tak jak Żurkowskiemu, że byli dobrzy, to teraz Żurkowski został na ten drugi sezon. I gdyby wszyscy piłkarze tak zostali na drugi sezon, a nie rozegrali tylko 10 spotkań, jedną rundę, 5 spotkań. Bielik chyba rozegrał w barwach Legii, nie wiem, 10 spotkań i odszedł do Arsenalu. Nie chciał zostać na sezon, nie chciał mieć, Nie chciał, yy, wiesz, wynegocjować czegoś takiego. Nie ma takiego myślę, myślenia yy, wśród piłkarzy, agentów, które byłoby pers perspektywiczne. Bo gdybym ja był teraz Krysanem Bielikiem i odszedł do Arsenalu. Wielki transfer. Polska piłka szaleje, co to będzie? Wenger jest zachwycony. To jednak ja bym powiedział krótko, już podczas rozmów, chciałbym zostać wypożyczony do legii i tam grać do końca sezonu. A nie, tam się ogrywa w U21, to jednak myślę, że nawet to U21 w Anglii, no jest gorsze od, chociaż to U21, jest gorsze od naszej polskiej klasy, gdzie tutaj grają piłkarze, no mimo wszystko doświadczeni, którzy właśnie ci, niektórzy obcokrajowcy wniosą coś ekstra i tutaj na przykład by się taki piłkarz sprawdził i rozwinął. Gdyby tacy zawodnicy jak Żurkowski zostawali właśnie po dwa lata w naszej lidze, to nasza liga byłaby na zupełnie innym poziomie. Zobacz kurz, Kurzawę, zagrał dobry sezon w Górniku, odchodzi Chociaż powinien sobie zdawać sprawę, jakie ma braki. No bo on ma braki, niestety. Teraz słyszeliśmy, że ma braki w komunikacji, jest yy, odosobniony. To zamiast sobie powiedzieć, że czy ja się odnajdę za granicą? Taka rozmowa sam ze sobą. No nie odnajdę się. Podpisuję kontrakt wyższy z górnikiem, zostaję w Polsce, żyję sobie tutaj w domu. Albo czekam na ofertę z Lecha, Lech, Lechi, Jagieloni Legi. No nie jest tak? Jest tak i widzisz. To są niestety takie czasy teraz nastąpiły, że. Brakuje, brakuje kary, zdrowego rozsądku. Brakuje zdrowego rozsądku, brakuje takiej normalności i dojrzałego podejścia do własnej przyszłości, bo moglibyśmy się zawsze odbywać przy takich przykładach do kapustki na przykład. Też, tak? To też jest taki przykład jak do no Bielika. Bielik dopiero teraz zaczyna grać. Tak, moglibyśmy zostawić przykład kapustki i piątka, tak? Odchodzili z tego samego klubu do zdecydowanie lepszej ligi. Piątek poczekał. Poczekał. Posłuchał był, trenera. Był już dojrzałym piłkarzem, wiedział, że może jeszcze się w naszej lidze rozwinąć. I rzeczywiście to była świetna decyzja. Niestety dzisiaj mamy takie czasy, że y, światem piłki nożnej rządzą y, agenci. No i kiedy. Widzą po prostu jakąś okazję, żeby gdzieś młodego piłkarza z Ekstraklasy gdzieś wypromować wyżej za fajne pieniądze. No to raczej taki transfer na 80% no jest już praktycznie dokonany, no bo też klub idzie raczej na rękę, bo może zarobić. No klub za bo... pieniędzmi to zrobi wszystko w naszej lidze, to też nie zapominajmy. Tak. I jesteśmy, mam wrażenie, że jesteśmy w takiej szarej strefie, w której... Żaden aspekt nie pomaga nam w tym, żeby gdzieś podnieść się z takiej troszeczkę beznadziei, no bo powiedzmy sobie szczerze, no teraz nie wyobrażamy sobie, że w ciągu dwóch, trzech lat jakiś polski klub powtórzy osiągnięcie Lecha Poznań e, wtedy sprzed ośmiu lat. Nawet no, no, nie, ja nie tyle osiągnięcia Lecha, co nawet nie wyobrażam sobie awansu Legii do Ligi Mistrzów. Jakiegokolwiek, jakiejkolwiek tak. drużyny z Polski teraz do Ligi Mistrzów. A ten sezon to był sezon chyba 16-17, tak? Czy to był. No to. 16-17, albo 15-16. Tak, no już to już tak, czas, tak szybko, szybko leci, leci ten że... czas, naprawdę. No, no, no i zwłaszcza, że te sukcesy pojawiają się tak rzadko, no to naprawdę. I ten awans historyczny jeszcze przed tą reformą, która nastała teraz, gdzie my już naprawdę mamy bardzo, ale to bardzo pod górkę, by, by awansować, to jednak to pokazuje. Jest... Jest jeszcze trudniej, a wcale nie jest lepiej patrząc na polską piłkę. No bo w... ale... I to jest też takie kolejne zderzenie naszej piłki, chociażby właśnie z Ligą Belgijską. Nasze kluby grały z Genkiem, grały z Gentem. Oba zostały. Jak Jelonia, troszkę mniej, ale Lech to został zmasakrowany. Genk się po prostu przejechał, nie zostawił żadnych złudzeń. To była jedna, dwie klasy piłkarze lepsi od Lecha Poznań. Niestety. Byli zdecydowanie lepsi i tak naprawdę z jakąkolwiek ekipą, z drużyny, przepraszam, z kraju, który gdzieś się pozycjonuje obok nas w tym rankingu krajów na świecie, no to wydaje mi się, że mielibyśmy małe szanse. Czy, czy dzisiaj bylibyśmy sobie w stanie z czystym sumieniem powiedzieć, że. Przejdziemy na przykład w fazie kwalifikacyjnej taki Karabak, tak, czyli zespół oczywiście z Azerbejdżanu, tak? Z Azerbejdżanu. No, nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć. No właśnie, bo jesteśmy naprawdę w bardzo złym momencie. Ten moment był budowany przez nasze kluby, przez Ekstra Klasę -a, przez lata. Bo niestety, gdy nie ma zmian, nie ma wyników, to nie będzie lepiej. Yy... Ale też, tak jak mówiłeś, że PZP nie ma jak się w to mieszać, to myślę, że on też się nie chciał za bardzo w to mieszać, bo tutaj brakuje yy, recepty na to, by było, było lepiej. Bo nam to wszystko. Nie, nie jesteśmy w stanie znaleźć jednej recepty, bo to wszystko nie, nam to, tak uciekło, na to że to jest naprawdę nieprawdopodobne. Tak, I, kluby, to jest naprawdę... A, I to jeszcze najgorsze jest to, że kluby, które te pieniądze po części mają, no Legia czy Lech, to tak grają w kratkę, grają tak słabo, tak tak nieprzewidywalnie. No, cieszy chyba, tak szczerze, z tych 16 drużyn, to mnie cieszy tylko aspekt lehik Gdańsk i biały Białystok. Jagiellonii, która od kilku sezonów buduje taki, y, taką swoją pozycję w naszej lidze. Y, I mam nadzieję, że w, będzie to widać na europejskiej arenie, że coś tutaj się poprawia. No i ta Lechia, która tych chłopaków młodych również ma, klub ma potencjał, by być zarządzanym mądrze, ale reszta drużyn tego nie ma. No, no, bądźmy szczerzy, bo myślę, że ani Wisła Kraków, która ma wielkie braki finansowe, ani Piast Gliwice, który jest teraz, no trzeba powiedzieć, taką y, naszą rewelacją. Y, to tutaj nie będzie, myślę, jakichś wielkich, wielkich y, zmian na lepsze, bo to są takie... Ta, taki, taka część sezonu, w której powiemy, że Piast gra dobrze, Wisła również... Przecież śmiali się wielu, się śmiało, że Ondraszek, co został w Wiśle, to, to był ten napastnik, którego powinna wziąć Legia, a nie Karlitosa co przecież był taki moment, gdzie Wisła naprawdę wygrywała spotkanie za spotkaniem. I jak te wszystkie problemy właśnie, finansowe, brak właściciela, który prowadziłby klub mądrze, te zasady, roszady, obcokrajowcy, którzy nie wnoszą wiele większości niestety. To wszystko nam właśnie, jak sam powiedziałeś, to jest całe takie koło, które nie daje nadziei i aspiracji do tego, by było lepiej. I skąd tu brać powiedzmy tych zawodników do naszej kadry seniorskiej? Nadzieją będą na pewno reformy, które PZPN wprowadza z tymi juniorami, z certyfikatami, szkółek i tak dalej i tak dalej. To jest jakaś nadzieja. I to jest, ale myślę, ostatni... to, musi, to musi korelować. Z fajnym planem każdego klubu w ekstraklasie, ale takim planem, który jest na 2, 3, 4, 5 sezonów, a nie na teraźniejszość, czyli zróbmy tak, żeby finansowo było stabilnie, a co będzie dalej, nie obchodzi nas to. tak? To są tak naprawdę problemy, które, których nie jesteśmy w stanie rozwiązać na już. I przez pewien długi czas możemy niestety obracać się w takiej, tak jak wcześniej powiedziałem, szarej strefie, która nie przewiduje żadnych sukcesów na arenie europejskiej. No i będzie sprawiać, że po prostu ta nasza liga będzie mocno średnia i naprawdę, żeby ją oglądać, no to będzie trzeba być naprawdę dużym fanem, żeby docenić jej poziom. I takie jest moje podsumowanie. No. Tak chyba niestety smutno musimy to wszystko zakończyć. To nie jest przypadek, że my tak wyglądamy. Oczywiście młodzieżówka awansowała, co nas cieszy, ale tak, żeby dołożyć, do tego miodu łyżkę dziekciu, to powiem Ci, że my potrafimy z wyspami owczymi zanotować taki wynik, jaki zanotowaliśmy, i potrafimy wygrać z Portugalią do lat U21. To jest ta rozbieżność między poziomami, która też pokazuje, jaka ta nasza piłka jest nieprzewidywalna kompletnie. Dokładnie. bo również kadra seniorska może mieć problemy z Armenią, by wygrać w ostatniej minucie z Bramkę Lewandowski, i ma teraz młodzieżówka miała problemy ze spamiowczymi. owczymi. Myślę, że jeszcze tak, jeszcze kończyć i, i powiedzieć coś o kimś innym, Tomasz Hajto powiedział tych parę gorzkich słów o tej młodzieżówce, ale myślę, że miał do tego pełne prawo i powiedział prawdę: mocną prawdę, że to nie wygląda dobrze. Bo my mamy faktycznie tych piłkarzy tam, no niestety, musimy ich tak nazywać, obiecujących, że w przyszłości się mogą liczyć. Ale jak porównamy Portugalię do lat 21 i naszą młodzieżówkę, to będziemy jasno mogli stwierdzić, którzy zawodnicy mają większe szanse, by zrobić dobre kariery w przyszłości. Niestety. Także takim smutnym akcentem. Chociaż awansowała ta nasza młodzieżówka, i już podam wam ci, którzy będą oglądali do końca, jak wyglądają grupy Euro U21, bo to zdążyłem powiedzieć Kamilowi: Grupa A, Włochy, Hiszpania, Polska, Belgia, grupa B, Niemcy, Dania, Serbia, Austria i grupa C, Anglia, Francja, Rumunia, Chorwacja. Tak więc będziemy mieli się z kim mierzyć, umiejętności na pewno zostaną sprawdzone wychodzą trzy, na, e, trzy zespoły z pierwszych miejsc i jedna drużyna z drugiego, która jest najlepsza z tego właśnie drugiego miejsca te drużyny będą tworzyć pary półfinałowe i potem finał Mistrzostwa Europy do lat U21 w Włoszech i San Marino e, i tak już na sam koniec jakie ty masz przewidywania? E, powiem tak <laughs> grupa, w której się znajdujemy pod względem Takim medialnym, pr dla polskiego kibica do oglądania. Genialna, ale pod kątem czysto sportowym. Będziemy się bać. Niestety nie, nie, nie pozwala na nadzieję na chociaż drugie miejsce. Tutaj naprawdę, jeżeli zajmiemy trzecie miejsce w grupie, to naprawdę będzie sukces. I tym, co powiedziałem, że będziemy się bać, to myślę, że chyba dobrze tak. W małym stopniu streściłem, jak czuje się każdy kibic teraz, widząc, w jakiej my jesteśmy formie. Nasza reprezentacja seniorska, co prawda, bo ta młodzieżowa wygląda troszkę lepiej. Że my już nawet z Czechami, my się boimy z każdą akcją przeciwnika, że my zaraz możemy ramkę stracić. Ja tak miałem, nie wiem jak ty. Podobnie, podobnie. Że jednak jest taki strach, <laughs> że coś się skończyło. Jest taka ogromna posłucha, gdzieś brak tych właśnie tego dobrego wyboru może piłkarzy gdzieś oni nie potrafią zaskoczyć jest ten strach, że my możemy tą bramkę stracić kiedyś powiedziałem o Ekstraklasie, tak już kompletnie kończąc film, że to nasza Ekstraklasa to jest taki, taki, taki wielki plac zabaw, cały, jeżeli tak popatrzymy na piłkę europejską, to jest taki wielki plac zabaw, gdzie te drużyny kraje, które mają drużyny i, i ligi na dobrym poziomie potrafią się razem wspólnie bawić a my jesteśmy tacy przy takiej szarej piaskownicy, samotni, z taką butelką pewnego trunku i się tam próbujemy sami jakoś w tym wszystkim radować, w tym naszym piekiełku. Ale to naprawdę nie wychodzi, gdyż to 25. miejsce jest, jest prawdziwe, po prostu jest prawdziwe. Ciężko szukać pozytywów. Dzięki Kamilu za to, że byłeś. Dziękuję również. To był naprawdę długi odcinek, ale myślę, że wyczerpaliśmy w jakimś stopniu wiele tematów. Które zostały również poruszone przez nas Mister Ligowy na Facebooku Świetne teksty tego chłopaka Dzięki serdeczny, kanał z cyklu Żegnamy się, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć